Jest pan skłonny podpisać kontrakt z GKS-em Bełchatów? Wie pan, no to jest takie pytanie, na które ciężko mi teraz odpowiedzieć, bo to wszystko zależy od okoliczności, które będą, od sytuacji, jaką ja będę miał i od propozycji, które dostanę. Aczkolwiek ja nie ukrywam, że to też jest moim marzeniem, żeby razem z bratem skończyć karierę. Nie wiem, czy akurat brat jeszcze na przyszły rok dostanie ofertę tutaj przedłużenia kontraktu, więc ja też nie chciałbym zbyt pochopnie wypowiadać sądy. Aczkolwiek no, dla nas to było zawsze marzenie, bo kiedy żeśmy się rozstali, to nie mogliśmy nigdy się spotkać tak piłkarsko na boisku. Taki wspólny jeden sezon przed zakończeniem kariery na pewno by na nas pozytywnie wpłynął. Z drugiej strony, patrząc nawet na grę tych najlepszych potentatów naszej lidze, to po niektórych meczach też można powiedzieć, że to nie jest gra, która pozwala na najwyższe cele. Więc tutaj tych sądów nie można zbyt pochopnie wydawać, bo ta tabela jest teraz tak płaska, że GKS wygra jeszcze dwa mecze i się okaże, że będzie walczyło o drugą lokatę. Aczkolwiek ja wracam do kraju, ja chciałbym tak trochę okrzepnąć i zorientować się w ogóle w sytuacji, jakie będę miał możliwości i wtedy będę podejmował jakieś decyzje. Piłkarze w określonym wieku zawsze, ale nie zawsze, czasami wyrokują, ile jeszcze będą grali w piłkę. Czy pan też sobie tak zakłada, do jakiego wieku zamierza grać w piłkę? Znaczy ja to w tym wieku, w którym się znajduję, to raczej programuję swoją karierę na kolejny sezon. Co ja wiem, że na pewno na kolejny sezon mam siłę. A może się okaże, że jeszcze na kilka. Ale to trzeba poczekać. Ja na razie, tak jak mówiłem, myślę o najbliższym sezonie. Będąc za granicą, obserwował pan to, w jaki sposób gra polska ekstraklasa? Interesował się pan wynikami? Tak, ja w zasadzie jestem z polską ligą na bieżąco i tak jak czas pozwalał, to zawsze patrzyłem na grę polską drużynę. Jakie, to takie pytanie trochę może kąśliwe, ale jakie, jak pan myśli, jaka czeka przyszłość polską reprezentację na Euro 2012? No to na razie chyba jest zagadka dla każdego. Ta drużyna niby już ułożona, jeśli chodzi o zawodników i ta selekcja powolutku też się będzie kończyć. Ona musi teraz sprawdzić się w meczach z tymi najlepszymi. Dopiero po tych meczach wydaje mi się, że będziemy mogli powiedzieć, jak jest prawdziwa wersja reprezentacji. Więc ja z tymi sądami też się wstrzymuję. Myślę, że tak na 2-3 miesiące przed imprezą wtedy będziemy mogli powiedzieć tak ostatecznie, czy reprezentacja jest gotowa i czy my możemy mieć nadzieję. W takim razie jeszcze jedno pytanie na koniec. Panie Michale, dzisiaj pogoda piękna, jesteśmy przed majówką. Czego panu najbardziej brakowało dzisiaj na meczu? Dzisiaj na meczu najbardziej brakowało mi ładnych, składnych akcji i dużo goli. Cieszę się z tego, że nie przyniosłem żaby. GKS dzisiaj wygrał, zainkasował 3 punkty, ale myślę, że każdy dzisiaj oglądający ten mecz oczekiwał troszkę więcej.